No na pewno bardzo się cieszymy z tego, że mogliśmy zagrać z zespołem z Ekstraklasy. Wiemy, że mamy przerwę na reprezentację i chcieliśmy koniecznie zagrać z bardzo dobrym zespołem, wykorzystać ten czas na to, żeby przede wszystkim poprawić tą naszą skuteczność. Niestety nie udało się dzisiaj. Mieliśmy znowu kilka sytuacji, gdzie powinniśmy wykończyć te akcje bramkami i nie udało się. Natomiast na pewno cieszy też to, że tej bramki nie straciliśmy i no, mamy trochę czasu na to, żeby przygotować się odpowiednio do meczu, który czeka nas w najbliższej kolejce z Legią Warszawa. Będzie to bardzo trudny, ciężki mecz, bo wiemy, że Legia to aktualny mistrz Polski. Ostatnio przegrał chociażby z Wisłą Kraków. No, czeka nas ciężki mecz. Chcemy zrobić wszystko, żeby zrobić niespodziankę tam w Warszawie. No, jeżeli chodzi o Legię, to no, trzeba powiedzieć, że ta Legia jest chyba dużo, dużo silniejsza, jeżeli chodzi o całe zaplecze. Wiemy, że Legia poszła bardzo mocno do przodu, jeżeli chodzi o wizerunek, o marketing. Mają wspaniały stadion, sztab ludzi pracujących na tą, powiedzmy, pierwszą jedenastkę i no, przede wszystkim myślę, że w tej chwili Legia szuka tej Ligi Mistrzów. Nie udało się w tym roku i myślę, że to jest kwestia 2-3 lat i Legia sobie poradzi z tym problemem, bo myślę, że to jest problem nie tylko Legii Warszawa, ale i całej polskiej piłki. Miejmy nadzieję, że szybko polskie kluby dojdą do tej Ligi Mistrzów, bo tam są ogromne gratyfikacje, chociażby finansowe, duże pieniądze i co do tym idzie, to jest wielka piłka. Miejmy nadzieję, że w Polsce jak najszybciej jakiś klub, już nawet nie mówię o Legii, ale jakiś klub wejdzie do tej Ligi Mistrzów i że będziemy się cieszyć z tego. W tej chwili nie jest to nam dane. Myślę, że Legia na pewno jest to taki klub, który w przyszłości może grać w tej Lidze Mistrzów. No, ja bym powiedział tak humorystycznie trochę, wygrywając 2-0 na Legii, to śmialiśmy się, że wszyscy, że ja kazałem zrobić zmiany, żebyśmy ten mecz przegrali, ale tak humorystycznie, sercem na pewno jesteśmy z Piastem i robimy wszystko, żeby Piast wygrał. Myślę, że czeka nas na pewno ciężki mecz, ale to nie jest mecz, którego się w jakiś sposób boimy, bo z Legią potrafimy grać. Jest to zespół, który niewątpliwie prowadzi zazwyczaj taką grę otwartą. Raczej to Legia gra takim atakiem pozycyjnym i to Legia, można powiedzieć, prowadzi tą grę całą, ale my jesteśmy na to przygotowani. Jesteśmy też przygotowani na to, żeby tam zwyciężyć, bo tak jak w ostatnim spotkaniu u nas remis, tam już można powiedzieć 2-0 prowadziliśmy, bramka jakby nie patrzeć była pospalonym dla Legii, taka do szatni, co wkradło się takie, ja bym powiedział, trochę taki chaos, taka bojaźń. No i w drugiej połowie mieliśmy prawdziwy horror, straciliśmy kolejne dwie bramki, przegraliśmy mecz, ale tak jak mówię, to są fajne mecze, na te mecze się czeka, można powiedzieć, niekiedy latami, żeby zagrać i żeby zwyciężyć, bo tylko wtedy człowiek jest doceniany, kiedy wygrywa. No jeżeli chodzi o Krzyśka Króla, to wiemy, że on urazu nabawił się w spotkaniu z Wisłą Kraków, skręcił staw skokowy i wraca, już jest na 100% i do treningów, i do meczu. Dzisiaj grał w wyjściowej jedenastce, no, pokazuje, że walczy, że nie odpuszcza tej pierwszej jedenastki. Widać, że z dnia na dzień wygląda w treningach, w meczach coraz lepiej i na pewno będziemy mu się bacznie przyglądać i trener Brol zdecyduje, czy wyjdzie na ten mecz z Legią w pierwszym składzie, czy nie, ale do tego jeszcze mamy trochę czasu.